Drogi księże kanoniku, panie prezydencie, panie przewodniczący, panie prezesie, drodzy panowie komendanci, panie i panowie, przede wszystkim chciałem pogratulować serdecznie tego, co się dzisiaj dzieje. To jest sympatyczna, miła uroczystość, ale jeszcze bardziej chciałbym podziękować wszystkim strażakom za codzienną służbę, za czuwanie, za życzliwość dla miasta, dla mieszkańców. Proszę państwa, to takie można powiedzieć ogólne słowa i one może od czasu do czasu padają, ale pewnie za rzadko. Bardzo dziękujemy ludziom zaproszonym za to, że jesteście dla tych ludzi, którzy tutaj są i którzy najmoże jak najrzadziej, ale potrzebują często pomocy i wsparcia. Bardzo dziękuję też tym wszystkim, którzy starali się systematycznie, wytrwale, żeby powstał ten budynek, który ma przecież służyć ochronie sprzętu, a dalej przez to ma służyć ludziom. Bardzo dziękuję, zwłaszcza pan Andrzej Orłowski i pan Leszek Głos. No, nie wiem, ile tych pielgrzymek odbyli, ale wytrwale zawsze i życzliwie. Bardzo dziękuję panowie za wasze też zrozumienie, że nie zawsze też prezydent czy ktoś inny zdążył przyjąć wtedy, gdy prosiliście o rozmowę. Bardzo dziękuję za takie zrozumienie. W waszej obecności dziękuję też panu kierownikowi Wojtkowi Merksowi za czuwanie też i za takie dobre łączenie troski o współpracę z wami i właśnie reprezentowanie samorządu. Mam szczerą nadzieję, moi drodzy, że przez codzienną służbę widzicie naprawdę piękny sens takiego czuwania dla drugiego człowieka. Nawet właśnie jak tych słów podziękowania nie za dużo pada. Mam nadzieję też, że te motywacje służby drugiemu człowiekowi nigdy wam nie miną, iż to zawsze, gdy tylko będzie trzeba, jesteście i będziecie dla drugiego człowieka. A garaż niech służy. Znając tu niektórych spośród was, to na pewno mają już nowe pomysły i myślę, że jak będziemy dalej cierpliwie współpracować, to samorząd też was nigdy nie zostawił w ważnych sprawach i potrzebach. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.